Szanowni Państwo, w ostatnim czasie głośną sprawą stała się sprawa reformy gospodarki łowieckiej, o którą tak walczyliśmy przez ostatnich 6 lat. Wiemy wszyscy o tym dobitnie, za co bardzo serdecznie dziękujemy, że reformę poparły już takie autorytety jak premier Mateusz Morawiecki czy prezes PiS Jarosław Kaczyński, a więc partia rządząca, na której nam bardzo zależało. I drodzy Państwo, kiedy my jako rolnicy rozpoczęliśmy tą walkę o to, żeby ta ustawa i ta reforma przebiegła jak najszybciej, po to, żeby pomóc producentom, przede wszystkim hodowcom trzody chlewnej, pojawiły się bardzo negatywne komentarze. I ja rozumiem komentarze ze strony Nowego Światu, rozumiem komentarze ze strony zarządu PZL, ale jeśli już jesteśmy atakowani przez osoby wywodzące się z Prawa i Sprawiedliwości, to już, Szanowni Państwo, nie rozumiemy tutaj, dlaczego tak się dzieje. Drodzy Państwo, ostatnio zostałem zaatakowany i my jako rolnicy zostaliśmy zaatakowani przez panią Angelikę Możdżanowską, która swymi wypocinami, bo inaczej tego nie da się nazwać, rozpoczęła akcję dotyczącą chwalenia Polskiego Związku Łowieckiego i tego modelu łowiectwa, który przyniósł nam tyle krzywdy. Ja chciałbym dzisiaj w kilku słowach tylko powiedzieć wam wszystkim, koleżanki i koledzy, jak wiele obłudy, jak wiele kłamstwa w tych licznych wypowiedziach, gdzie podają, jaki to jest dobry model, jak on służy rolnikom. I kiedy pani Możdżanowska mówi, że gospodarka łowiecka i to środowisko łowieckie żyje i współpracuje z rolnikami, że żyje nawet w pewnej symbiozie, to Szanowni Państwo, muszę jeszcze raz bardzo dobitnie podkreślić, że pani Możdżanowska swoimi słowami dała wyraz, że model łowiectwa, polski model łowiectwa, to jest model, który przypomina dobrze zorganizowaną mafię działającą na terenie naszej ojczyzny. Bo mafia, która pobiera haracze, też mówi, że to jest forma współpracy ze swoimi ofiarami. Bo mafia, która nie płaci podatków, zachowuje się dokładnie tak samo jak polski model łowiectwa. Bo mafia okrada własne państwo, właśnie nie płacąc podatków, właśnie oszukując własne państwo. Mafia, tak jak właśnie polski model łowiectwa, ukrywa te rzeczywiste dochody, jakie dzisiaj powinniśmy wszyscy znać jako obywatele III Rzeczypospolitej Polskiej. My chcemy wiedzieć, Szanowni Państwo, że gospodarka łowiecka, a właściwie ile gospodarka łowiecka przyniosłaby korzyści do budżetu państwa, gdyby była racjonalnie zarządzana, gdyby była dobrze zreformowana. Jeżeli pani Możdżanowska mówi, że to jest taki dobry model, ceniony na całym świecie, że nam zazdroszczą, to tak, muszę powiedzieć, że ta pani ma rację. Wszyscy złodzieje w całej Europie zazdroszczą Polsce, że w Polsce można tak okradać państwo polskie przy tym modelu łowiectwa. Jeżeli ten model łowiectwa, zdaniem tej pani, jest taki najlepszy w Europie, taki najlepszy na świecie, to niech pani wytłumaczy, jak to jest, że żadne państwo w Europie nie bierze z nas przykładu. Także koleżanki i koledzy, nie dajmy się oszukać, nie dajmy się omamić, będziemy walczyć, a ja uważam, że ta pani powinna natychmiast zostać wykluczona z szeregów Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję bardzo.